widzowie, ja nazywam się Grzesiek. Wiem, że nie spodziewaliście się mnie w tym odcinku, ale Tritsus i Zipek cały czas się kłócą, a ja przygotowałem dla nich wyzwanie 24 godziny w jednym ubraniu za 500 zł. Strzyłem dwie koszulki i dwie pary spodni. Będą musieli cały czas tym samym chodzić. Dobra, idziemy zobaczyć, czy się tym razem nie kłócą. Kurde, ja jeszcze ani razu tego nie testuję. No, non stop się sprzeczają. Tak? To spróbuj sobie pojechać. Nie. Ej, no chłopaki! Ja ani razu tego nie prowadziłem. Ej, chłopaki, stop, nie kłóćcie się. Słuchajcie, chcecie zarobić 500 zł? 5 stówek. No. Bardzo łatwe 5 stówek, słuchajcie. To jest strój bliźniaka. Nie, to jakby to są zwykłe spodnie, nie? Jakby spoko. Ale reguły wygrywamy są po 5 stów. No tak, uważam, inaczej bym się nie zgodził oczywiście. A jeżeli nam się nie uda, to my obydwaj tobie płacimy też po 5 stów. Okej, to jest uczciwy deal. Dobra, stary, nie, ja w to wchodzę. Nie chcesz zarobić 5 stówek? To jest dziecinnie proste. Ja potrzebuję miejsca. Już się kłócą. Załóż to, no kurde, mam ci pomóc. Dobra, dawaj te spodnie. Ty, jakie zarobiste. Stary, no przestań. Nam się chodzić, dawaj. Ale stój, lewa, stój, prawa, stój, lewa, stój. No. Stary, lewa, prawa. No proste, no. Lewa. Środkowa, zewnętrzna, prawa, środkowa. Lewa, ta, środkowa. Ej, dobra, to jest łatwe. Stary, to musi być naturalne, bez żadnego mówienia. Nasze całe chodzenie musimy być jednym ciałem. Tak, stary. Tak, tak. Jednym ciałem. Tak. O! Nie dotykaj mnie. A, sorry. Wali. Górę. No, nie myłeś się, faktycznie. No i kto się najlepiej klima? Kto się najlepiej klima? Ja nie wstanę! Ej, podam wam. Stawaj. Czekaj, najpierw ze... No, no. Nawet nieźle, to dobre prawda. Piona, stary. Zaraz się rozerwiemy, stary. Jesteśmy coraz bliżej rozerwania. O no. O nie. Jest! Ale siata! Ej, nam między nogami tymi nie strzeli na pewno. Tak, no. No dobra, jaka jest technika tutaj? Tutaj jakby muszę po prostu uderzyć na siłę, żeby oni nie zdążyli. Jo! Okno! Okno szło! O! Wspólna! Dobre! Let's go. Teraz musisz strzelić, będzie remis. O, nie! Piona! Nice! Jesteśmy coraz lepsi. Tak. Ej, to nie jest aż takie złe. Nic się nie rozrywało. Nice. Bracia bliźniacy. O, bracia tak. Knury! Dobrze, jest. Kolejna konkurencja. Dobra, chłopaki, teraz musicie przejechać od tej linii do tamtej. Tu macie jakieś 3-4 metry. Uważaj, bo stary. Chyba się rozerwało! Chyba się rozerwało! Co? Coś się rozerwało. Kolejny szef poszedł! O nie! O nie! Spodnie też. Czujesz te 500 zł, które dostanę od każdego? Czujesz powietrzu? A ja też dostanę? No, podzielę się z tobą, jasne. O, no to super. Chłopaki, super wam szło, naprawdę, gratulacje. Uchwycił tą koszulkę. No ja trzymam, a ty przecierasz. A, dobra. Przecież nie da się dwóch jednocześnie rzeczy robić. O, idealnie. Nieprawda, ja mogę... A teraz ja trzymam, a ty przecierasz. Dobra, bo nie miałem. Trzymaj mo... No i co ja mam teraz robić? No, trzymaj! Podrzuć do góry i złap. Nie, no, tak. Nie będę ryzykował, trzymaj to. To Ernest musi buty założyć. Muszę się tylko wyciągnąć to... Kurde. O. Może ja ci pomogę? Nie, zostaw go, ty nie jesteś jego bratem. Jest tak gorąco, nie jesteśmy w stanie no, wytrzymać. No, musimy się ochłodzić trochę. Musimy się ochłodzić troszeczkę. Nie, trzy, cztery. O! Mocno. Ej, czemu to było aż tak ciężkie? Nie wiem. Panowie, mam teraz dla was zadanie. Gdzieś w tych krzakach ukryłem kilka piłeczek tenisowych. Macie dwie minuty. Ile znajdziecie, tyle razy pozwolę wam się uwinąć taśmą. Nie ma szans. Nie ma szans. Stąd idziemy? Tak, rozmawiamy. Much later. Ernest, a gdybyś miał wybrać jedną osobę, z którą byś mógł być tak związany na 24 godziny, to kto to by był? Angelina. Jakąkolwiek osobę. Angelina. Żyjącą albo nieżyjącą. Ciekawe, kogo by widzowie wybrali. Ja bym wybrał Emilii Ratajkowski. A ty Zipek, kogo byś wybrał? Ja bym wybrał swoją dziewczynę oczywiście, bo jestem kochającym. Uniknięta kula, uniknięta kula. Czyli tak, Emilii Ratajkowski, dziewczyna moja jego. Pantofel! No dobra, panowie, to w takim razie musicie teraz coś przekąsić, nie? Mhm. Dobra. Ale chyba widelcem i nożem. No trzymaj to. No trzymam, czekaj, tak to się robi, no. Dawaj. Nieprawda! Tak się tego nie robi. A jak, tak?
Iśbek, ty nie potrafisz z sztućcami? Potrafię właśnie, kurde. Już się nie dziwię, że... Ja przynajmniej wiem, którą ręką się trzyma. Zostaw to, nie możesz ręką jeść. Grześka i tak nie ma. Cio. Ale ja jestem. Au! Dobra. Ale się boi. Nic bym ci nie zrobił, przez to jest widelec, mogą ci krzywdę zrobić. Ja myślę, że mi przedziurawisz nim gardło na wylot. Masz. Nie! Co nie? Czemu on się tak boi? Teraz bezroki cię tego kurczaka. Co, ale weź mnie. Dwóch na raz. Co? We dwóch na raz jecie kurczaka. Nie. Weź mi nóż. No dala. Myślicie, że przejmiecie swoje zachowania nawzajem pod koniec dnia? Że Zipek będzie chodził na siłownię? Oby nie. A Ernest będzie... Nie wiem, co ty Zipek w sobie robisz? Co ty w sobie robisz? Dobra, panowie, koniec tego jedzenia. Co wy? Już. Zapraszamy na kolejną aktywność. Ej, ale poradziliśmy sobie mega łatwo, nie? Tak, to było banalne. Dobra, słuchajcie, chłopaki, już troszeczkę pojedliśmy. No. To czas spalić co nieco kalorii. To co? Zaczynamy Jezu, od przysiadu. Aktywności fizyczne. Przysiadę? Ja nienawidzę. Tak. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Ale raz, proste plecy, dwa. Proste plecy. Ale jak to się... Nie, już nogi bolą, nie ciągnij mnie. Stary, nie poczułeś, że już nie mam siły? Nie. No dobrze. Za słabo mnie znasz. Czyli co, czyli tak wam trochę nie idą te ta koordynacja? Jak nie, bardzo dobrze. To może inne ćwiczenie, co? Pompeczki. Pompeczki. To jest niemożliwe. Ej, czy dawaj. Dawaj. Jak? Jak? No dobra, jak jesteście tacy słabi, to może damskie zrobicie. A jak się robi damskie? Z kolanami na ziemi. O! Damskie trochę lepiej. Ciężkie, no. Bo to ja na jednej ręce już wszystko. No ale damskie trochę lepiej wam poszło. Trzeba przyznać, no. Daliśmy radę. Dobra, panowie. 10 powtórzeń, liczymy. Dobra, 3, 4. Raz. 1, 2, 3. Ej, łatwo! No. Ej, czuję się jakbym był silniejszy niż zwykle. To idę jeszcze po drugą. Jakoś łatwiej to idzie. Ja myślę, że tak. Myślę, że siła tutaj nie jest problemem, no bo Zipek jest mega silny, a Ernest jakoś tam daje radę, nie? Dobra, dawaj, to ty próbuj. To co? Stary, my jesteśmy gotowi. Właśnie opatentowaliśmy coś. Patrz, jak zapierdzielamy, pan. A umiecie w bok też chodzić? Co? Jak wy to robicie? Jak wy to ogarnęliście? Dobra, słuchajcie, to jest siatka nasza. Wy jesteście tutaj. Ja tutaj i gramy w siatę. Odbijamy. Z dwoma rękami, nie? No to. 1-0. 1-0. Do ilu? Do 5? Do 5, możemy się tak umówić. O nie, 1-1. O nie. Nie spodziewałem się. Ja lewą ręką. Nie! Ścina będzie. O nie! Nie! 2-3. Dawaj! Nie! Out. 2-4 tutaj. Jeden punkt jeszcze i przegrywacie. Zawsze przed serwem trzeba sprawdzić wiatr. Jak coś liżecie palec, sprawdzacie gdzie wiatr wieje, wtedy wiadomo gdzie uderzać piłkę. Gdzie wieje? Ewidentnie w tamtą stronę. Chyba raczej nigdzie, jesteśmy na hali, stary. O nie! Wiecie co? To było tak słabe, że szok, no. Podskakujemy, to było... on stoi. Nie, skoczyłem. To było tak żałosne, że chyba możemy spróbować jeszcze raz. Możemy po prostu udać, że to się nie wydarzyło. Myślę, że to jego wina. Więc możemy spróbować jeszcze raz. Jeszcze raz? Damy ją raz spróbować. Kurde. Czyli wasz serw, panowie. 4-3. Dawaj. Ale na siatkę czy nie? Nie, pod siatką. Czyli 4-4 jest. Słuchajcie, decydujący punkt. To jest gra o wszystko w tej chwili. Dobra, teraz cała siła w te ręce. Gratuluję. Walną w siatę. Nice! Dostaniesz prezent na pocieszenie. Dobra, panowie, no to słuchajcie, macie teraz trochę przerwy i wrócimy do was za jakiś czas i będziemy robić kolejne rzeczy. No, chodź, jest za ciepło. Chłopaki, poszli się wysikać. No, coś mówisz? Nie, mówię, że piękny widok. Taka braterska miłość.
Ej, ale zapomnieliście zdjąć spodni. No nie, oni tu sikali przed chwilą. Dobra, sprawdźmy szwy. No. Dobra, szewczek tutaj jest. Mamy tu poszło już dużo, nie, no, dosyć. Dużo nie poszło. Tutaj wszystko. Jest git, stary, jest serio git. Myślałem, no. Jest git, no. Dobra, chłopaki, kolejny challenge. Hula hop. Musicie zrobić co najmniej 6 okrążeń. Co? 6 okrążeń. Dobra, daj to. No. Ale to jest... okrążeń dookoła hali, stary. Za mało. Z hulahopem na sobie. Ej, a czy to nas lepiej skleja? Dobra praca, ale... dobra praca kolan tutaj. Pa, 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 jak się dobrze kręci. Jest, wow! Dobrze. Jeden. Pa, ale nie wow, wow. Dwa. Patrz, patrz, jak się kręci. Patrz. Trzy. Jo, ale szybko się kręci. W ogóle nie widać. Ej, ale nawet. Jaka praca bioder. Pięć. Masz rację. Sześć. O, o kur... pominęli. Cztery. Pięć? Nie, czwarty. Sześć. To było. A, no, jest za dużo. Cztery, za dobrze. Dużo. Za dużo. No niestety, no nie udało się. Odnowa. Nie udało się. Nie udało się. Niezaliczony. To może ze skakalką lepiej pójdzie. Dobra, kolejne wyzwanie. Miłosz rzuca zipka i nich i on musisz trafić, nie? To jest dla ciebie wyzwanie. A, dla mnie wyzwanie. Tak, musisz trafić w nich. Oj, prawie. Nie jest tak łatwo, bo jeszcze kamerę muszę trzymać. 1-0 dla mnie. Tylko na 50%, bo tylko w Ernesta trafiłeś. Teraz na skakankę. O nie! Nowa, świeżutka skakaneczka. Panowie. Albo macie. Proszę nie, bardzo. Bawcie się. Bawcie się. Dobra, dawaj. Musimy. Ja wiem, no to drugie. No. 15. Ile? 15? 15 ja myślę. No dobra. A ile? No. To 15, no, taka szybka seria, wiecie. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O kurde! Sześć. Co jest grane? Ale to było dobre. Ej, byśmy nie spodziewali. Dacie radę zrobić. Gdyby Ernest nie miał głowy, to by zrobili 15. 6, 7. O, o, ej, ale nie, no mamy jeszcze jedno, tak. To nie ma być w serii. Tak, tak. Ej, bo ty też to tak robisz, się... na jednej nodze, tylko macie tak. 13, macie 13. Wcześniej było 6, teraz jest 7. Razem daje to 13. No nie, no niech zrobimy zrobić jak najwięcej, no. Bo bicie 10 i będzie git, no. Czekaj. Dobra. 2, 3, 4, 5. Nie, nie da się. Da się. Nie da się? Miłosz, dawaj, przebieramy się. No, dawaj, ja bym na luzie zrobił, stary. Zatrzaszka. 7, 8, 9. O nie! O, tak blisko! Ej, Zipek, nie musimy tak szybko w ogóle. Właśnie jest łatwiej. Nie, ciężej. Jak wpadniesz w rytm, jest łatwiej chyba, nie? Nie. 7, 8, 9, 10! Na, 2 na, 3 na. O! Dobra, no. Dobra, panowie. 12 chyba. Myślę, że możecie wrócić do, z powrotem na halę. Ja się nie zmęczyłem. Ale i tak muszę leżeć. Tak, bo ja się zmęczyłem. Dobra, dajmy im trochę czasu na przerwę. Tak. My przygotujmy ostatnią rzecz, dokładnie. Nie? Dokładnie. Chodź, idziemy. 5 minutes later. Chłopaki, pobudeczka. Słuchajcie, został wam ostatni challenge. Macie przenieść te szkło z wodą do mnie na stolik. Bez rozlania ani kropli wody. Ja pierdziele. Wiecie co przed zrobiliśmy? Przez chwilę oddychaliśmy dokładnie w ten sam sposób. Synchronizowaliśmy totalnie, się. Jak bracia syjamscy. No. Dobra, no to chłopaki, dobra. Tutaj macie szkło. Już im nie pomagaj więcej. Dobra, niech tam pan już sobie siada. Zaraz przyjdzie do pana serwis tutaj. Moich najlepszych ludzi do pana wyślę. Dobra, szybciutko. No to proszę bardzo. Dobra, dawaj. Moi kelnerzy. Ale panowie. Tak jak wiecie, musi być od dołu ręka, tak jak prawdziwi barmanu. Jak od dołu? No od dołu. O, macie nie wylać ani kropli, bo klient będzie zły. Ej, to jest mega ciężkie. Ostrożnie, ostrożnie, chłopaki, nie wylejcie ani trochę. Wiesz, ile to kosztuje? Ile? Czy to jest woda z lodowca? Tak, to jest woda, stary, z lodowca Mariana. Ej, wlewa się, stary. O kurde, czekaj, uważajcie. Stój, to nie jest woda z lodowca. Stary, leci! Serio, wiesz, że musimy to teraz posprzątać też razem. I to jak najszybciej, zanim przyjdą kolejni klienci po wodę z lodowca. Nie. Dam wam na... No w sumie tam jest szczotka. Ja pierdzie, przegraliśmy cele, stary. Chłopaki, no niestety, no to wydaje mi się nie było do wykonania, no. Szybciej, panowie, szybciej, szybciej. Lewa, prawa, lewa, prawa. Już to! Dobrze, panowie, tutaj widzę, że już prawie sprzątnęliście do końca. No, no. Ty prosty, bo ja mam lewą rękę przy stół. No i nice. Wszystko sprzątnięte. Gdybym wiedział, że potłuczą mi wszystkie szklanki, w życiu bym mi nie dał tego challenge'u. Chłopaki, słuchajcie, myślę, że poszło wam naprawdę nieźle w tym wyzwaniu i dostajecie hajs, mimo że rozwaliliście mi szklanki.
jakby po prostu już wygraliście ten challenge, nie musicie więcej czasu spędzać. Tak? Z tym widzimy, jak chodziło nam tak naprawdę o to tylko to i wyłącznie. Gdzie są pieniądze? Macie tylko hajs, dzięki. Musicie się tym podzielić. Nie, ja już nie dobra, jestem. Ale wiecie, możecie tu jeszcze spędzić noc ze sobą razem, bo grać w LOLa czy coś. Jak nie, ja dostałem, to my obydwaj. Daj mi siano! Daj mi moje siano! Do jutra, widzowie, na razie! Trz!